Witajcie wszyscy. Z tej strony znowu Starkej. To jest Terraria. I wyjątkowo tym razem jestem samemu, gdyż nie udało mi się nikogo zebrać do... w sumie do rozgrywki. To jest jedna rzecz, a druga w sumie tak częściej chciałem sobie na spokojnie samemu dzisiaj porobić parę spraw. Więc zanim coś dalej będziemy robić, jestem dzisiaj znowu trowerem. Tak jak to było w sumie u siostry na odcinku. Nie wiem, czy wszystko, co mam ze sobą, było pokazane, czy jak. Wiem tylko, że nareszcie mamy już kilofy zdolne kopać Hellstone. No i w sumie nawet jest z Hellstone'a. A to wszystko zaczęło się dzięki temu, że siostra wykopała, znaczy wykopała, no ja no, wyłowiła rekina, który jest kilofem, tam, rozumiecie, no, zdobyłem, dostałem, poszedłem po Hellstone, zorganizowałem lepsze akcesoria dla siebie, dla siostry, lepsze rzeczy, tak więc jesteśmy już, powiedzmy, królami świata. Lepszych po prostu kilofów nie znajdę. Mogę wykopać dosłownie wszystko, co da się wykopać przed hard modem, ale nie po to robię ten odcinek. Głupi pająk. W dzisiejszym odcinku chciałem pokonać Brain of Cthulhu i na spokojnie zająć się paroma sprawami, więc wzywam bossa i życzcie mi szczęścia. Dobra. O, dobra, jest. Na całe szczęście mam taką fajną broń, nie wiem, czy mi starczy do końca. Ale no... ktoś mówi, że mam spore szanse, by zwyciężyć tym razem. No chyba, że zacznę mnie trafiać, to wtedy już niekoniecznie. Bo jednak dalej jestem mocno papierowaty. 20 obrony to nie jest dużo. Ale nadrabiam to takimi funkcjami jak skrzydło, chociażby wmontowane w zbroję. Duża prędkość chodzenia. Czy chociażby... co jest chyba najlepsze ze wszystkich. Moim zdaniem właśnie super sekretne techniki, których znowu nie uruchomiłem. A, chociaż... czy to było konieczne? Dobra, wiecie co, to nie było konieczne nawet. Ta walka po prostu była łatwa. Ja dobiję go nawet z igieł kaktusowych. Tam i tam. Lubię wyzwania, to niech i tak będzie. No. Tak więc, siostra mnie znienawidzi. Wędkownik też. Ale ja się przynajmniej trochę pobawiłem. Pokazałem wam potęgę rzucacza. I... więc tam wyjątkowo mało rzeczy, jak na worek skarbów. Tak więc, żeby nie było podejrzeń, usunę teraz trochę obsydianu, którym zareglowałem wejście. I będę mógł przejść do następnego punktu, którym jest dzisiaj nie wiem co. Jak mówiłem, nagrywam sobie sam z rana na spontanie. Może ktoś dołączy, bo żeby nie było, mam otwarty serwer, więc mogą przyjść w każdej chwili. Mam nadzieję tylko, że dzisiaj będzie większy ogar niż ostatnio u mnie. I przy okazji też tak, nie mówiłem, czy wspominałem siostry, ale jest dużo powodów, żeby mówić, że ta gra jest dziwna, ale co najlepsze posprawdzałem wszystko i wszystkie strony oficjalnie potwierdzają, jakoby te skrzyniowe mimiki czy inne dziwne rzeczy, które nas spotkały, były normalne w tych modach. O, proszę, NPC od razu znalazłem. No, fajnie. Mam już też coś związanego z późniejszymi etapami. Każdy, kto gra w zwykłym Terrarium, powinien go już znać. Jeśli nie, to może na następnym odcinku będę coś tłumaczył, ale nie dzisiaj. Dzisiaj na spokojnie. Mój cel jest, jak już mówiłem, prosty. Przygotować się jak najlepiej do starcia z... w sumie z różnymi istotami. Nie no, ale... Range Portal. Nawet nie wiem, co to jest. Dobra. The Keeper to z siostrą. Queen Jellyfish. W sumie mógłbym chyba dzisiaj zająć się przygotowywaniem właśnie takich różnych rzeczy. Unstable Crystal, dobra. Dzisiejszy odcinek będzie dedykowany przygotowywaniem bossów. Tak więc lusterko do bazy. I dobra, najpierw zacznę od Jellyfish Idol.
A nie, Resonator, Idol był gdzie indziej, dobra. Zamykamy listę. I znowu to jest źle zrobione. Aquatic Bar, Seashell, Starfish. Ewentualnie mniej Aquatic Barów i ta Maituza. Dobra. Może się uda. Więc dobra, najpierw Seashell jest, jest Seascale. Trzy korale, chyba za mało. I na zakończenie, co jeszcze było potrzebne? Starfish, dobra. Coś tam jest, więc spróbuję. Ale zanim, co zdobyłem to, to wstydź się ze mnie. Mówiłem ci, mówiłeś, że będziesz ogarniał parę rzeczy, ogarnęłem, to mówię, że potem włączę terrarię. Chcesz siostra, to dołączaj. Jeszcze nagrywki. No tak, tak, oczywiście. Bo ja przecież niestety ciebie nie chcę robić niczego poza nagraniem. No i co najlepsze, Brain of Cthulhu pokonany. Dzięki. No co? Więc panie i panowie, siostra wróciła, przywitaj się. Wędkownika jak nie było, tak nie ma. Ale teraz helikoptera można by wezwać, czy? No już wcześniej można było. Okay, tylko wiesz, no powiem wprost, mój cel odcinkowy był inny. Chciałem przygotować wzywajki Queen Jellyfish i innych bossów, ale... O, Jellyfish chciałeś przygotować? Różne, bez jakiegoś konkretnego celu, ale chcesz to, możemy zrobić coś innego. Wow, w ogóle strasznie dużo teraz tej rudy mamy, Krimtaina. Tak? Powinno wystarczyć na bardzo długi czas. Zbytnie nie potrzebujemy. Nie potrzebujemy? Oj, siostra, siostra, ty się nie znasz na świecie. To Gastone. Krimtain jest składnikiem nawet bardziej późniejszych rzeczy. Dobra. Chyba miałem też coś dla wędkownika przygotować, ale nie jestem pewien, co to było. Mi te dinożrały wystarczą. Nie, nie, ja mówię o wędkowniku, jakaś tam nowa sukienka dla niego, czy coś było i... Co to? A, dobra, jeszcze jakieś super, jakieś rzeczy z super kosmosa, że tak to nazwę. Okej, dobra, wiecie co, nie. Ja mam dodatkowe i się... Nie, ja nie mam cierpliwości. Mam podkowe zamiast tych butów. No fajnie, fajnie, ale wiecie co, nie, no... Ja dziękuję, nie mam cierpliwości do zbierania takiej ilości wszystkiego, więc wędkownik będzie musiał się obejść bez tego. Ewentualnie będę miał jakiś lepszy dzień. No nie wiem, na koszulę potrzeba 50 tych całych vertebrae, na przykład. Nie mam czasu, żeby to farmić. Tych od owieczek? Nie, jakich owieczek? No tych co? Nie, nie, tych rzeczy, z których się robi... No... Kręgi. Tak, kręgi, nie pamiętam jak się nazywa po polsku, bo ja gram po angielsku, jak mówiłem. Dobra. Ale mniejsza o to. A właśnie, też twojego ulubionego szynkarza zdobyłem już. Jej! Pojawił się tam, gdzie pokonałem Muzgusa, więc... No. Ja kocham armię starszego po prostu. Wiem, ją grałam też w Dungeon and Defenders, tak się nazywa? Chyba tak. Dobra, mniejsza o to. Dwójkę gram. No jedynka jest płatna, więc dziwne, żebyś grała w jedynkę. No ale mniej... dobra, wracając już całkowicie, mniejsza o to. Mój cel teraz jest prosty, póki jeszcze siostry nie ma. W sumie, wiecie co, dobra, w sumie nie jest prosty, bo już nie pamiętam, co ja chciałem. Dzięki. Co? Twoje odwiedziny mnie rozproszyły, już nie pamiętam, co chciałem. Więc w sumie, jeśli nie jest taki prosty... Słucham chyba terrarię. Tak. O, żeś ty, o, żeś ty. Przecież ci o tym mówiłem. Mówiłeś, więc... że nie będziesz nagrywać terrarię. Nie, mówiłem, że najpierw muszę ogarnąć parę rzeczy związanych z Minecraftem, bo chciałeś grać i inne rzeczy, a potem włączę terrarię. Przecież mówiłem tak. Czemu mnie nie zawołałeś? A po co? Bo ja lubię terrarię. No wiem, że lubisz, ale czasami fajnie jest tak... W odcinku to można robić coś. Nie. Tylko pan ten odcinek idzie tylko do mnie, zresztą mi tak już nagrywam go dobre 9 minut, prawie 10. O, to nie jest tak długo. Dobra, zobaczmy, ale czy coś... Ale czemu Muzgusa pokonałeś bez mnie? No nie wiem. I tak możemy kupić briady właśnie to, co go przyzwie. No tak, ale po co? Ja już mam, co chciałem. Mam moją robaczą szarfę, szalik robaka. No to coś, co wypada z Eater of Wars, bo przerobiłem sobie to coś, co wypada z mózga właśnie na... Ja bym chciała to właśnie, co wypada z mózgu. O, chcesz, to sobie go pokonasz. Ja póki co... Offline, oczywiście.
Tak, tak, tak. Dobra. Wiecie co, ja już się pogubiłem, więc pozwólcie, że... A, dobra, pamiętam już, dobra. W ogóle, Keper, zobacz, czy dzień, czy noc, powiesz mi, gdzie i jak. W nocy. W nocy. I to wszystko, co nie proszę. Nie, no, chciałem iść... Może być. Mhm. Ja go nie znam, ty. W ogóle. A myślisz, że ja znam? Chciałem iść na ocean normalnie, ale zapomniałem, że to jest kinia challenge, więc... Ale nie, jak mamy na przykład takie... A ja idę po materiały. Więc coś jeszcze nie liczę. Tak no więc to... robimy największy challenge, jaki istnieje. Dojść do oceanu pod ziemią challenge. O nie, ty zalejesz cały świat. Nie. Zawsze. Nie zaleję. Mam nadzieję, że się do głębi mnie dokupisz. Bo wtedy to już nie masz szans. A głębiny są z której strony? Chyba z lewej. To idziemy w lewo. Większe ryzyko. Nie, po prostu lubię iść w lewo. Bo tam nie ma lochu skeletrona, więc będę mógł się spokojnie dokopać bez ryzyka, że no nie wiem. Gigantyczne czaszki szkieleta nagle bym chciał mnie zabić. Chyba, żebyś się podkopał pod lochem. Nie, jeśli kopiesz się w jakimkolwiek promieniu wokół lochu, gra może wykryć, jakobyś chciał się włamać i może ciebie nasłać strażnika. A. Więc to muszę iść. Akurat. Co? Nie wiedziałam. Bomba. Bum. Rzuć. Bomba. Fajna technika. Wiem. A, jakieś spodnie. Nie wiem, na tym nie te spodnie, ale spodnie. A, i oczywiście dla tych, którzy zastanawiają się, czy ja jestem już rzucaczem na stałe, odpowiedź brzmi nie wiem. A ja bym w sumie dzisiaj... Tak, bo ma skrzydła. No wiem, że mam skrzydło. Ale wracając do tematu. W sumie... Tak, zebrałem, ty dużo przecież. Ale wracając do tematu. W sumie dzisiaj ankieta się kończy, więc zobaczę, co wygrało, no ile ktokolwiek głosował. Wiem, że muszę odjąć jeden chyba tam od uzdrowiciela, bo siostra głosowała. A ty też głosowałeś? Nie, ja nie głosowałem. Ani razu nie głosowałem, więc ty mnie tutaj nie kłóć. I nie oczerniej. A wolałbym, żebyś był bogaty. To właśnie, więc zobaczę, co wygrało w ankiecie, potem pomyślę, czy mi się chce, czy wolę być Gandalfem Różowym. Wiem, właśnie dlatego mówię, że potem pomyślę, czy mi się chce to robić, czy wolę zostać Gandalfem Różowym. Ale póki co chcę rzucać w ludzi siekierami. Mówisz? Ale póki co chcę rzucać w ludzi siekierami, więc... Dobra. Ja się nie zaliczam w grze. Bo na żywo jestem człowiekiem. Że jestem przecież zwykłym gluczem. No wiem. Mieliśmy nasz slajmów. Tracie nic istotnego. Poza... Oni chyba go widzieli. Chyba nie. Nie widzieli? Nie. To dużo nie stracili, po prostu łapałem... siatką slajmy, bo chciałem robić z nich tak zwane Green Go, czyli Green Goo, mówiąc prawidłowo. Służące do polewania drewnianych narzędzi, żeby dostawać lepsze narzędzia z nich. W sumie nic ciekawego. Rozumiem, po prostu było pełno slajmów, a ja się tym nie przejmowałem, łapałem je w siatkę. I tak się nikt nie słyszy. No ale dobra, mniejsza to. Żungla. Teraz musimy jakoś przejść przez tą żunglę. I ci powiem, że jesteś blisko. Czego? No, oceanu. Wiem, przecież byłem na obydwu oceanach. Jeszcze został Crimson, kawałek chyba lasu? Nie, nie pustynia. Chyba, co ja się tak męczę? Rzucam moimi nożami herpiowymi. Niby się zużywają, niby szkoda trochę. Ale jednak, niezastąpiona broń. Nigdy nie chybię celu. A jak nawet chybię, to rzucam trzema nożami, więc jeden zawsze trafi. Terraria mi się nie chce kończyć. Nie ma wina, że zepsułaś. Gdzie jest Terraria? Muszę wyłączyć, zakończ proces. Nie musisz tak tego komentować. Nie no, rzucać jest taki fajny. Te moje super techniczne, sekretne zwoje Nina, jak ja to zwykłem nazywać. Pomodą mi tu marudzi? Nie. Tak. O co tym razem? Dobra, ty się tym nie przejmuj. Tym wszystkim zajmiemy się później, jak już znajdę bezpieczny sposób na wyjście z dżungli. Tak, ale dżungla jest niebezpieczniejsza od Crimsona.
Corruption. Tak, bo tam mogę zdobyć mój ulubiony szalik robaczy. A bez modów, jeśli się gra, to nie da się zdobyć szalika, jeśli ma się Crimson. Ja zawsze wolałem tamto, ale u mnie to jest dlatego, że jestem graczem starej daty. Bo Jezu, prawie nic nie widać na tym nagraniu. Jako gracz starej daty, no grałem jeszcze zanim Crimson został wynaleziony. Aha, jakąś wiedźmę, żebym znalazł i pokonał. Dobra, chodź, chodź, masz bombę. Bo cię nie lubi. Dobra. Może lepiej, może fajnie byłoby zrobić parę pochodni. Tak, dobry pomysł. Używam. Na nagraniu słabo widać. Będą się jakoś siniwym znaleźć sposób na rozjaśnienie tego wszystkiego w nagraniu. Ciekawe, czy ktoś tu był. Ja. I nie wziąłaś mikstur, no wstydziłabyś się. Ale dobra, to chyba jest odpowiednie miejsce na przekopywanie się nawet szybkie. Właśnie, siostra, taka ciekawostka. Wiesz, że Zbirkin kopie wolniej niż ten Kilof? Niby ogólnie jest szybszy, ale ma większe problemy z wykopywaniem klocków, które się szybko niszczy, typu dirt. O. Jak to wykopuje od razu? Co? I już się wykopuje. Nie, mi nie chodzi o to, tylko jest dziwna przerwa pomiędzy kopaniem poszczególnych klocków. Ty tego możesz nie odczuwać, ale ja jako doświadczony gracz i w ogóle jako ktoś, kto siedzi przy tym... znalazłem... Dobra. Znalazłem świątynię Golema, że tak to nazwę. Tak, konkretnie jej ściany. Da się do niej na razie wejść. Da się. Tak, da się zczytować wejście sobie. Ale nie ma po co, moim zdaniem. No bez przesady, to że mam już z tych crate mimików jakieś rzeczy z złota, nie znaczy, że ja będę aż tak chciał oszukiwać grę. Nie wszystko, niektóre właśnie nie wypadają. Wszystko co z normalnego mimika wpada, to wpada też z tego. Na przykład nasz rybaka. Z tego wpada jeszcze więcej, tylko że to samo co ze zwykłych, to też z tych. Super, mam pełno darów natury. Bym mógł kwiatka we włosach nosić, poza liściem. Jest w końcu. Z tego przydałaby się jakaś ładniejsza koszula i spodnie. 5 minut walki i wygrałam. 5 minut? Ja bym powiedział, że już 8. Ech, dajcie chwilę. Oczywiście domownicy pozostali oprócz siostry musieli przeszkodzić, bo w sumie rekordowo długo nie przeszkadzali. Chyba przez prawie cały tydzień. Normalnie brawo oni. Jestem z nich dumny. Wlazłem wejście. Nie ma szans, żebym tam wlazł, jak już mówiłem. A nie będę cheatował. Łooo, widzę tam pełno worków, skarbów. Co? No nie wiem, bo nie chcę cheatować. Wejścia sobie tam, a przy okazji szansa na złowienie z Birkina przy mocy wędkarstwa 50. Ale 50 wnosi 1/100, czyli 1% masz na to. Jak masz 100, to masz 2%. Ej, tu miałam wielkiego farta. Albo po prostu wszystkie inne szanse na wyłowienie już wykorzystałaś i został ci tylko on do złowienia. Nie rozumiem. Też nie rozumiem. Dobra. Czyli tutaj już... Czyli tutaj zaczyna się już skażona dżungla, że tak to nazwę. Niedobrze. Ale ja i tak sobie z tym poradzę. Nie o co. No już dołączam, tylko mi tu nie marudź. Gor, tak bardzo kochasz różowy, to zawsze będę dla ciebie specjalnie w różowej drużynie. Ja wolę niebieską, ale zawsze mi marudzisz, nie trujesz, że różowa... Tak, 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 tak. Mów zdrów. Ja to robię, bo inaczej wędkownik nie będzie z nami grał. Za chwilę wrócisz? Ja zbieram materiał na Queen Jellyfish. Więc żadnego kepera. No chcesz to tak. W ogóle, o jest. Nie wiem, że jest impreza. Tak? Bym ci deko kupił. A po co? Ja kupuję żarcie od kucharza. Kiedyś zawsze chciałeś deko. Zwykłej terrarii to co innego. Bo w zwykłej terrarii jednak trudno jakieś porządne żarcie.
Nie jest porządny. No nie jest porządny, dobra. Chyba osiągnąłem już granicę możliwości. Dalej nie będę kopał, bo w sumie znalazłem naturalne wyjście z Crimsona, to i tak. Jak na skinia challenge, dobrze, bo wyjścia z Crimsona są już bardzo blisko oceana. Więc normalnie brawo, ja przetrwałem w jaskinia challenge. A teraz na hard modzie może przedłużymy czas legalny. Dobra, 20 minuta, 30 sekunda, w 25 minucie i 30 sekundzie muszę wyjść już z powierzchni tak permanentnie na dzisiaj. Chodzi o to, że myśmy zawalczyli z czym? Dzisiaj. No może się uda, ja nie gwarantuję niczego. Na razie zajmuję się czymś bardziej ważnym. My czy jest coś niepotrzebnego z tego wszystkiego? Ja chyba będę łopać. Chyba ja w sumie... Bo wędkownika nie ma. A ile twoja wędka ma mocy? Moja? Która? W tasku? Tak. 29. A już ci mówię ile mam z... ogólnie ogólnie. Nie wiem, mi chodzi właśnie o wędkę bezpośrednio. 39 mam. Aha. Chyba, że założę kolczyki. Da się zrobić legalnie. To mam 40 par. Gdzie jest jezioro i na powierzchni? Są to ryba Cthulhu. Jaka Cthulhu? No ryba. A jak wygląda? Jak oczko. A szkoda, myślałem, że poszli bardziej w stronę prawdziwego Cthulhu. Ale no nie będę się teraz może tak zagłębiał w temat. Ja idę w takim razie wychodzę sobie na powierzchni. Okej. Okay. A teraz powiem ci coś bardzo ciekawego. Ludzie nie widzą, co ty robisz. Więc dopóki nie jesteś w pobliżu mnie na powierzchni, to możesz udawać, że nie wychodzi na powierzchni i tak się nie zorientują. Nie to, że ci na to pozwalam, ale taka ciekawostka. Znowu tu Crimson zarósł. Gdzie zarósł? No tutaj do nas się zbliża coraz bardziej. Nie zbliża, to są twoje wymysły. Nie, jest coraz bliżej. Nie jest bliżej, no naprawdę, są twoje wymysły, siostra. No. Mogę ci udowodnić, że są twoje wymysły. Koral, 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 kolejny koral. Ich chyba, że mam wszystko, co było potrzebne do Queen Jellyfish, więc... Jak będzie noc, to idziemy z nim walczyć. Pomyślę o tym. Tak? Wysp można szukać nawet na sam start. To wszystko zależy od mikstury. Dobra, to na rzecz rzucamy. I teraz gdzieś ta sztabka. Oczywiście, bo co innego. 43. Dobra. Czy jest to coś jeszcze fajnego, przydatnego? Ja chyba no. To mam 53. Aha. Mam dobrą przynętę. Tak, podobny do harpy. Chyba nie ma nic istotnego tutaj z tego wszystkiego, więc... Dobra. Tworzymy wzywajkę. Czego? No jak to co? Królowy Majtuzy. Okej, okay, tak, teraz czy jest tutaj coś, co muszę zachować? Ja ją oddam im. Nie. Ja ją już oddam. Nie ma niczego, co muszę zachować, poza tym wszystkim. Dobra. Tego na razie nie potrzebuję, to będzie broń zapasowa. Po co to noszę, to ja nie wiem. Okej, okay, zapchałem znowu. Czyli nie tak. Dobra, ile mogę ulepszyć? Raz, dwa, trzy, cztery. Mam dobra, osiem. Podkówki. Fajnie. A ja muszę zrobić 8 ulepszeń. No, 8 ulepszeń magazynu. Kradną piksele. Obraz dostałem taki. Mhm. Okej, okay, od razu lepiej. Teraz przynajmniej już nie będzie zapchane. Ale duży. A myślałem, że będzie mały, czy co? No. Zazwyczaj są duże te obrazy. Dobra, kokosy niepotrzebne. To też nie wiem po co noszę, to oczywiście musi być.
Żeby to jakoś ładnie wyglądało, niech będzie tak. Nie, na świeczkach mhm. domu Władcy Nubów, to bym tak to muszę powiedzieć. O nie, imprezka się skończyła. Jak ty to przeżyjesz? W sumie chyba to tyle. Ogarnąłem, co miałem ogarnąć. Tak. Zobaczę, co jeszcze jest na liście, może szybko coś zrobię. Unstablet Rystal, okej. Unstablet Rystal. Dwa obsydiany, jeden ametysty. Czemu ja tego jeszcze nie zrobiłem? Ja mam ten tablet. Dobra. Mamy też przyzwajkę czegoś jeszcze, co jest po Queen Jellyfish. Nie wiem, jak to działa, ale... Ciekawe, czy skaptara wygramy. Nie, nie wygramy. To będzie takie potężne coś, że my tego nie pokonamy nigdy, ja ci to mówię. No wzywaj po prostu, a nie marudzisz. Wzywam to coś. No, wzywaj. Nie lubię. O, muzyczka! Tak? Chyba da się to zatruć. Tak, da się to zatruć. Dobra, da się to zatruć, więc jest dobrze. Słabiak! Słabiak! Może ma szansę nas pokonać, ale ogólnie słabiak. To może być jakiś komunikat po prostu powiązany z jakąś tam fabułą tego bossa czy coś. Szłabiks! Szłabiks! Aha. Ło, mam jego rękę! Patrzaj, ręka! Jak ją obcięłeś? Nie wiem. Jacked Heart Insignia, you respawn with... a great... Aha! Coś takiego, co jak ubierzesz, to jest tylko na ekspercie, to ci przywraca do życia z lepszymi po prostu statystykami na start. Czy tak to nazwę. I trzy Dark Shardy, z których... czy damy radę coś zrobić? Breastplate of the Fallen. Legends of the Fallen. I... tak. Jeśli masz trzy i nazbieram dużo dusz, to mogę ci zrobić nową ubranko. Tak, nową ubranko. Nie nowe, tylko nową. To było za łatwe. Normalnie unsub. Unsub dla tego bossa. Ja wam powiem. Czekaj, jaki powiem? Head Insignia. No to coś, co każdy dostaje chyba. Dark Shardy. Both of... Pokaż mi proszę. Jakiś... jakbym mógł... I coś takiego. Nie, ja tego muszę używać. To jest łuk upadłego i zastępuje we drewniane strzały mrocznymi duszami. Normalnie Dark Souls. Patrz. Nie, moja ulubiona broń jak nic, bo mogę Dark Soulsami walczyć. To... pokaż to proszę. Jeszcze te szardy. Old Gothic War Axe? Nie no, z tego co widzę to jest chyba jakaś zwykła broń, więc... do magazynku. Przyda. To wszystko te, co? To co sobie tu wisi. Tranquility element? Może się przyda, muszę sprawdzić. Jeśli się odpowiednio szybko złapie z... wiem co to jest. Nie no, coś tam można z tego zrobić, więc może się przyda. No a teraz najważniejsze. Musimy Lost Souls. Ej, mam co innego. Zbierać. Tak, mam co wybierasz innego, dobrą ścieżkę. Proszę, kontynuuj. Więc widzisz, jest dobrze. Nie. No, to teraz musimy Small Lost Souls nazbierać. Ja mam. Ile? 14. To daj. Aha. Okej. Okay. Zawsze to dziwne. Teraz jest... no bo niestety są zapakowane. Dobra, czy jesteś kim? Możesz przypomnieć? Okej. Okay. O, podoba ci się. Otóż, za to pojechał głos padnie na upadek. Tak, powiedz, jakie części już masz?
twój mnie może trochę lepszy. Nie wiem, czy to jest lepsza zbroja ogólnie, czy gorsza. Nie, to wygląda już pomału jak prawdziwa zbroja. A nie jak jakieś dziwne rzeczy. Tylko jak drewno. Więc proszę o mniej milionów. Ale wiesz, to jest możliwość to, nie chcesz to nosić tamto. To jest statystyki są ważniejsze niż ilość dźwięków bezpośrednio. Dziękuję.